Witamy Państwa serdecznie w galerii pod lipą Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach. Dzisiaj mamy u nas miłego gościa z Suwałk, Andrzeja Zujewicza, pracownika Suwalskiego Ośrodka Kultury. Pan Andrzej przywiózł ze sobą swoją wspaniałą wystawę i myślę, że parę słów o tej wystawie za chwilę powie. Ale najpierw, skąd w ogóle wzięły się zainteresowania artystyczne w Pańskim życiu? Zainteresowania artystyczne od początku moich dni wczesnej młodości, że tak powiem, już miałem takie zainteresowania. Już na początku podstawówki chciałem być malarzem, artystą malarzem. Chciałem studiować na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, co mi się sprawdziło w życiu. Rzeczywiście tam studiowałem, ukończyłem z wyróżnieniem tę uczelnię i po studiach zamieszkałem na Suwalszczyźnie, konkretnie w Żubrówce, niewielkiej wiosce. I tutaj mam swoją pracownię, tutaj tworzę, tutaj pracuję w Suwalskim Ośrodku Kultury w Suwałkach, czyli mam ten kontakt cały czas ze sztuką i tworzę, co najważniejsze, tworzę swoje dzieła, swoje prace, które jakby inspirowane są przyrodą, naturą, ale też człowiekiem, który jest uwikłany w różne sprawy związane z jego życiem, społeczne aspekty, różne cywilizacyjne problemy i też zainteresowanie mam takie, jeśli chodzi o żywioły, przyrody żywioły, takie zmienne pory roku nawet, no rozmaite są to zainteresowania, także to wszystko będzie widać w moich pracach, na wystawie. Wystawa nosi tytuł Hasło Obrazy i to jest bardzo ważne, ponieważ hasło obrazy, jak sama nazwa już sugeruje, są to obrazy, w których hasło, słowo jest bardzo ważne. To hasło, to słowo jest zmultiplikowane, często spowielone i same obrazy mają swoim jakby w technice jest użyta grafika, czyli motyw literniczy został spowielony, zmultiplikowany, odbity na płótnie. I to są takie elementy grafiki i malarstwa, które ze sobą się splatają, które wzajemnie się uzupełniają. Jest to taka technika moja indywidualna. Nie spotkałem jeszcze, żeby ktoś tak jak ja tworzył obrazy. Także jest to unikalna technika. Będzie można zobaczyć hasło obrazy w galerii. W swojej biografii pisze pan, że jest malarzem, rysownikiem, grafikiem i fotografem. Sporo pasji, to która jest panu najbliższa? Rzeczywiście jestem rysownikiem, bo rysuję. Zawsze przed rozpoczęciem pracy malarskiej wykonuję jakieś szkice. Są to wstępne jakieś koncepcje i tak dalej, rysunkowe. Jestem grafikiem, ponieważ na początku moich studiów studiowałem na Wydziale Grafiki. Także dużo grafik w swoim życiu też w tym czasie szczególnie wykonałem. Jestem też fotografem, ponieważ fotografuję. Lubię po prostu to zajęcie, też techniki szlachetne mnie interesują i tak dalej w fotografii. I jestem malarzem, właściwie przede wszystkim malarzem, ponieważ już od najwcześniejszych lat pragnąłem być malarzem i czuję się malarzem z krwi i kości, także najpierw malarzem, potem można powiedzieć fotografem, rysownikiem i grafikiem. Jasne. Najnowszy cykl Hasło Obrazy to specyficzna technika łącząca malarstwo z grafiką. Na czym polega ta technika i ile pracy pochłania przygotowanie takiej wystawy? Myślę, że moglibyśmy się odnieść nawet do tych prac, które mamy tutaj za sobą, czyli takie piękne ptaszki w krajobrazie mazurskim, być może, albo suwalskim. Technika stemplowania, czyli odbijania stempli wykonanych w linoleum, jest to technika moja taka unikalna, autorska technika. Najpierw przygotowuję stempel w linoleum, wycinam go. W tym tutaj przypadku jest to postać ptaka. Ale również, a przede wszystkim na wystawie będą to kompozycje liternicze, czyli
czyli będę zaprezentowane są prace z wykorzystaniem literniczych kompozycji. Słowa, hasła jakiegoś, które jest odbijane na obrazie. I to hasło jest opracowane w linoleum i po prostu jest to takie rzeczywiście połączenie grafiki z malarstwem. I też oczywiście są kolorystyczne rozwiązania, malarskie rozwiązania, bo jest i faktura. Także nie tylko grafika, ale jest to wzbogacona grafika. Jak wspominałem na początku, pracuje Pan w Suwalskim Ośrodku Kultury. Czy fakt ten pomaga Panu w organizacji wystaw w kraju i za granicą? A jak tutaj wynika z Pańskiej biografii, to tych wystaw było już naprawdę dużo. Rzeczywiście praca w Suwalskim Ośrodku Kultury, wcześniej w Regionalnym Ośrodku Kultury i Sztuki w Suwałkach, bardzo mi jest przydatna w mojej profesji. Bardzo, bardzo jako malarz kontaktuję się z artystami, z innymi artystami, również doświadczenia pewnie podpatruję, jak inni malują, też spotykam się z artystami. To jest dla mnie bardzo cenne. Kontakt, taki żywy kontakt, a i też z galeriami w Polsce, z galerią również pod Lipą w Wilkasach. Bardzo się cieszę, że tutaj po raz drugi jest moja wystawa indywidualna, ale też organizowaliśmy plenery, też organizowaliśmy różne inne zbiorowe wystawy, także już nie po raz pierwszy jestem w Wilkasach obecny. Jestem z tego faktu bardzo zadowolony. I ten kontakt jest bardzo ważny dla każdego artysty. Czyli nie tylko, żeby malować do szuflady, tylko dla siebie samego, swojej pracowni zamkniętym być, ale trzeba pokazywać to, co się namaluje, stworzy w szerokiej publiczności, a kontakt właśnie poprzez pracę też w Suwalskim Ośrodku Kultury. Jest to taka możliwość pokazywania też i dzielenia się z innymi swoją twórczością i też czerpania doświadczenia z innych artystów. Panie Andrzeju, to może na zakończenie zaprośmy naszych odwiedzających tutaj, mieszkańców gminy Giżycko, mieszkańców Giżycka, turystów. No i ci przyjeżdżają, my to nazywamy turyści, nawet i w okresie zimowym tutaj są na Mazurach, więc myślę, że będą mieli okazję, żeby zobaczyć coś innego, a też bardzo ciekawego. Serdecznie Państwa zapraszam do odwiedzin galerii pod Lipą w Wilkasach, do obejrzenia mojej wystawy hasłoobrazy. Są to prace z kilku ostatnich lat, czyli najnowsze prace. Będzie ich około 20. Są to prace olejne i akryle. Także bardzo zapraszam serdecznie wszystkich miłośników sztuki, sztuk pięknych do bezpośredniego obcowania z moją sztuką. Dziękujemy Państwu.